Tak niskie stopy bezrobocia w Radomiu i powiecie to zjawisko, które wystąpiło po raz pierwszy. W tym roku tylko w styczniu ono wzrosło w Radomiu, pozostałe miesiące były spadki i rzeczywiście na koniec października osiągnęło stany rekordowe, najniższe. Mianowicie w Radomiu jest 9899 osób, natomiast w powiecie radomskim 8541 osób. W Radomiu stopa bezrobocia wynosi aktualnie równo 11%, w powiecie radomskim prawie 16%. W Polsce to jest 5%, a na Mazowszu 4,4%. Więc jest to tendencja oczywiście ogólnokrajowa, ale my się tę tendencję doskonale wpisujemy. Ubyło w październiku 452 osoby. Całkiem sporo jak na ten miesiąc roku. Ale nie jest tak różowo, jakby się mogło wydawać. W Powiatowym Urzędzie Pracy wciąż zarejestrowanych jest w sumie blisko 18,5 tysiąca bezrobotnych. Z naszego systemu pomocy społecznej uważam, że to wynika. W Polsce niekoniecznie opłaci się pracować, zwłaszcza jeżeli mówimy o pracy za minimalną płacę. I tu od razu przestrzegam przed optymistami, którzy stwierdzą, że minimalna płaca poszła w górę, to będzie lepiej. No nie, bo wszelkie zasiłki, także te socjalne, są wyliczane od średniej krajowej. Jak poszła najniższa w górę, to średnia krajowa też pójdzie w górę i zasiłki po tym pójdą również w górę, więc tu się nic nie zmieni. Powiatowy Urząd Pracy ma kilkaset ofert pracy. Tylko w październiku wpłynęło ponad 530 ofert oraz blisko 200 ofert pracy za granicą.